21 czerwca o godzinie 16 w parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie rozpoczęły się uroczystości odpustowe Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin, które potrwają do środy 26 czerwca 2019 roku. W pierwszy dzień odpustu o godzinie 19 wierni wysłuchali świadectwa byłej modelki Anny Goledzinowskiej, które było wstępem do późniejszego uwielbienia Boga w Najświętszym Sakramencie. W sobotę naszą parafię odwiedził biskup pelpiński Ryszard Kasyna, który celebrował sumę odpustową na placu Jana Pawła II. Niedziela była kolejnym dniem odpustu. W ten dzień także na placu Jana Pawła II odbył się 8 festyn rodzinny. Na przygotowanej scenie wystąpili lokalni artyści, a na straganach można było skosztować domowych ciast oraz innych słodkości. Nie zapomniano też o najmłodszych, dla których przygotowano m.in. dmuchane zjeżdżalnie.